Państwa serdecznie z samego centrum Londynu, w cieniu Big Bena, pod okiem London Eye i zaledwie 50 metrów od siedziby rezydencji premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Usypano boisko do siatkówki plażowej, gdzie walczy polska para Grzegorz Fiałek, Mariusz Prudel. Walczy skutecznie, najpierw przegrała Złotyszami, potem wygrała z najlepszą parą świata Amerykanami, zresztą nie dając spać premierowi Cameronowi. Posłuchajmy, co nasi zawodnicy mówią, jak im się tutaj gra na turnieju olimpijskim i jak widzą swoje szanse na medal, a widzą szanse na medal. W jakiej właściwie jesteście formie na turnieju olimpijskim? Czy to jest ta sama dobra forma z poprzedniego sezonu, czy po kontuzji Grześka już nie ma śladu? No ciężko powiedzieć, no na pewno to nie jest ta forma, którą byśmy sobie życzyli. W zeszłym roku była ona jednak stabilna, na każdym turnieju graliśmy swoje, no w tym roku ciężko było, jak wiemy, ale i tak cieszymy się, że udało nam się wyjść na prostą, że jesteśmy tutaj, no i możemy grać, bo nie do końca to było pewne przed sezonem, czy uda się z wszystkim zdążyć, no ale chwała, że udało się to wszystko jakoś tam zaleczyć, podleczyć i możemy tutaj wystąpić. No tak, rok temu był całkiem inny sezon, teraz borykałem się 6 miesięcy z kontuzją, w ogóle nie trenowałem, też mi ciężko było odnaleźć dobry rytm gry, jak na razie to wraca i wcześniejsze dwa turnieje też pokazały, że już powoli wracamy do tej swojej formy, ale jeszcze ona faluje i pewnie tak będzie do końca sezonu. Jeżeli nie trenuje się przez pół roku, no to ciężko później wymagać, żeby grać równo przez cały sezon, ale mam nadzieję, że teraz już pójdzie i będzie coraz lepiej. Czy wy odczuwacie, że to jest wyjątkowy turniej, bo to są Igrzyska Olimpijskie, czy to jest taki turniej jak każdy inny, jak choćby ten ostatni w Berlinie? No na pewno troszkę się odczuwa, bo to jest w ogóle zupełnie inny rytm gry, gra się co dwa dni. Troszkę inaczej to wszystko wygląda, inaczej zorganizowane, ale staramy się, myślę, że to są igrzyska, tylko grać to, co potrafimy najlepiej. Proszę opowiedzieć naszym widzom, jak właściwie wygląda rywalizacja na turnieju olimpijskim. Tym, tą porażką Złotyszami nie musimy się w ogóle przejmować, ona niczego nie oznacza dla dalszego rozwoju turnieju. No tak, wychodzą dwie najlepsze pary z sześciu grup plus cztery z trzeciego miejsca. Chcemy zrobić wszystko, żeby wyjść z pierwszego miejsca i trafić na teoretycznie słabszą parę z trzeciego miejsca, ale jak będzie, zobaczymy. No będziemy walczyć i los pokaże. I tak później i tak jest losowanie, więc za dużo tutaj już nie mamy do powiedzenia. W Polsce wszyscy bardzo liczą na medal siatkarzy. Czy kibice o medalu siatkarzy plażowych też mogą marzyć? No nie wiem, nie mam pojęcia na razie. No nie myślimy o tym w takich właśnie aspektach. Na pewno siatkarze są tutaj faworytami na igrzyskach, ale my tu po prostu jesteśmy jako debiutanci, także nie chcę mówić, czy mamy szansę na medal, nie. No to jest długi turniej, no można wygrać, można przegrać, no ciężko powiedzieć. Czy jakiś wpływ na wasze występy ma to, że ten turniej odbywa się w samym centrum Londynu, no po prostu w cieniu Big Benu, tuż obok siedziby premiera, który zresztą narzekał, że nie mógł spać, bo wyście wczoraj do nocy grali i była wrzawa na trybunach. No na pewno jest to jedno z najlepszych miejsc tutaj. Czy jest 9 rano, czy 23, zawsze jest full na trybunach, więc tylko się cieszyć i grać dla takiej publiczności. Jeszcze mam takie trochę pytanie laika, ale może wielu kibiców się tym interesuje. Jak porównać waszą siatkówkę z tą, z siatkarzami Andrea Anastasiego? Jakby wziąć z tamtej drużyny jakichś dwóch siatkarzy, powiedzmy, Kurka i Bartmana i zagraliby z wami mecz na plaży tutaj, to mieliby jakieś szanse? No ciężko powiedzieć. Myślę, że byłoby na pewno ciężko, bo są przyzwyczajeni do tego, że piłka jednak nie jest znoszona przez wiatr, że te podłoże jest stabilne, także to jest zupełnie inna dyscyplina, nie można tego porównywać.